Pamiętaj, żebyś mi się nie wyriflął. I no tak, jak my ustalili. Krowa, pierzyna, dwie poduszki, 15 łokci płótnia i 200 zł. I ani mowy, żeby co więcej, bo wiesz, że oni są różni. Ja słyszałam, będą wykciewać, a tu wiesz, jak to jest. Nie masz czego. No. No to co z wiedzą? Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków, amen. No witajcie, witajcie. Witam. My się nie musimy. Siadajcie, siadajcie. O, jak wy se tu pięknie mieszkacie. O mój Boże, no siadajcie, kulawio, siadajcie. Jak się dbo, tak się mo, a co tyś takiego pięknego, no widzicie, tak jakoś to się kręci tą biedę. O tam biedę, wy tam nie macie biedy, nie narzekajcie. No tak się mówi, przecież nie narzekajcie. No, no, ja wiem. A no słuchajcie, no, wy się tam może domyślacie, po co my tu przyszli? A no miarkujemy, no przecie. No. I jak wam się tam widzi, bo to były swaty, chyba wam przekazały co i jak. No, swaty swatami, ale my to jeszcze musimy o swoje trochę jeszcze powalczyć. O, mój wolę też będziecie walczyć. Chodzi no to... o spadek. A czemu, co wam to mało? Słuchajcie, przekazały swaty, że krowa cielno, pierzyna dwie poduszki, 200 zł i 15 łokci płótna. To co mało? Ale no to jeszcze chodzi o dwie morgi ziemi, żebyście nam dali. Nie, ma mowy, nie mówiłam ci, no widzisz, dwie morgi ziemi, kobieto. Dość mało. Ty żeście się szaleju najedli. Dwie morgi ziemi, jak my takie dziadostwo po ojcach dostali, a my mamy cztery dziecka. Tu jest jeszcze Franek, jest jeszcze Marta, Pietrek tam we wieś poszedł. A słuchajcie, wy macie tylko Stasia jednego i wy macie kupę morgów. Jeszcze wam mało? Ale tak by nam tam pasowały te działki, co przylegają prawie do naszego pod Tyborem, te dwie wasze morgi. To powiedz sobie, to komu nie pasowało. Słuchajcie, to jest... Daję mnogotka, co wy to wykrzywacie. Za dużo, za dużo. W morgach to nawet mi się nie ma ani co wodać. Nie pasuje, bo co, słuchajcie, nasza dziocha młodo, dopiero co i 18 rok teraz się skończył i jeszcze ma czas. A wy szukajcie taką z majątkiem, z morgami. No słuchaj, no Kazimierz, bo w domu to zresztą się tak mądrował, że ja jem nie popuszczę. Ja jem nie popuszczę, musi być po naszemu, a teraz oni rządzą. Nie słuchają nas. Nie, nie, staty chyba były, nie? No nie, no słuchajcie, że chcielibyśmy jeszcze tak trochę tego drzewa na wywiązkę, na stodołę. O, bo ta stodoła już leci i trzeba by było pomyśleć o tym, żeby ją poratować. A no słyszeliśmy, że już wam się tam stodoła na łeb, jak to się mówi, wali. To teraz tak morgów żeście chcieli, teraz chcecie jeszcze na wywiązkę drzewa? Mój Boże, powiedz chłopie, my parę sośnicków co tam mamy i wy byście jeszcze z tego chcieli na wywiązkę? No to byście nas obrali ze skóry całkowicie. No, parę macie, parę, my tam już przejrzeli z Kazimierzem, jakie macie dorodne sosny. A widzisz, patrz tam się, gdzieście tam i po lesie się smogali. No, no, trzeba było trochę o swoje myśleć. No, no to my też o swoje musimy myśleć. Słuchajcie, teraz my powiedzieli, nawet nie ma co gadać o morgach. Polscy zapomnijcie. No, to co Kazimierz? Z tym drzewem to... Z tym drzewem. Jakoś się dogadamy. No zależy, ale, zależy. A zależy, oni nam chcą dać tylko trochę, a my musimy mieć na 30 kozłowania na 3, bo to łusko wielkie. To na 30, ale łatwo. To wy wiecie, nie, co to jest? Nie, nie łaty, kozły muszą być. Na 30, chłopie, patrz, to musi być 30 wynośnych sosen. To wiecie, wy co to byście no z tego? No wy byście no złobrali ze wszystkiego. Jak już, to jakie, na jakie łaty tylko, ale na nic więc. Co wyjście to kobietom? Nie,
na te kozły, skoro już tych margów nie dajecie, nie chcecie dać, to już te nie ustąpimy, muszą być na te stodołe te kozły dane. No jak ty mówisz, chłopie, weź, no bo oni nie popuszczą, dobrze, nie? To na Anglicy. Co? Na tę całą wywiązkę? Nie. A? Nie, nie. Czekaj, ja ich zaraz załatwię. No dobra, słuchajcie, my tutaj z moim testem ustalili mniej więcej, że jak już to pół na pół. Mogę wam dać na te 10, góra 15 kosztów. Ale nie, ale to już ani mowy łowięcy. I jeszcze jest jeden warunek. Jak już dumy tyle na tą wywiązkę, to zaraz po tym po weselu, jak przyjdzie co do czego, to dziewuchę brać mi pod pachę i do rejenta. Nie, żeby dziocha za dziewkę robiła. No matka, weźcie już ty się martwicie, że u nas już krzywdy miała nie będzie, bo ty łapok nasz taki pracowity, dobry, że słów nie ma. No słuchajcie. Ale rejent też kosztuje, to jak to zrobimy? Słuchajcie, każda myszka swój ogonek woli. Nasza Maryna, młodo, ale umie lepku pies, uhaftować, uszyć, poru zrobić, dziocha do tańca i do różańca. A każda myszka swój łagunek woli. No to byście chwalili swojego Stasia, to ja chwalę swoją Marynę. A nasz Stasiu to jest taki, że swoją robotę zostawia i ktoś go prosi we wsi, to leci dertką. Nasza też uczynno, nic nie, byście się nie pomyli, nic a nic. Wstydzić się nie będziecie za nią. No słuchajcie, właśnie, zawstydzić się za nią, nie zawstydzić się, bo dziocha jest robotno, spokojno. Nie bójcie się, bo wam drzewa na głowie nie będzie rąbać. No to my już to wiemy, że dziocha dobro, no to, to wszystko się zgodzę, tylko tymi kozłami musi być po naszym. To co, nic nie popuścicie, tak że się... Nie, nie popuścimy. Co za babsko, no patrz Stasie, no nie... O Jezus Maryjo Święto. No to kozły, kozły, no to wiecie co? Ale jeszcze... Bo nie popuści, ta małpa. To zapis. Co? No. To co, Kazimierz, na to wszystko widzę, że to już jest, żeśmy się dogadali, że to już można czwartkę wypić. No jeszcze na wszystko, nie, na czwartkę się jeszcze nie łapcia, bo to w końcu jak? Będzie to rejent czy nie zaraz po weselu? No to się już... na pół. Jak już to pół na pół, bo my sobie wszyscy kostów nie będziemy sami pomóc. To będzie pomosić. Wilczy ty i owca cało. No to niech ta już wyjdzie, bo już mi się wydaje, że to no jest dobra, tak. No dobra, to wypijemy na tym zgodę. O Jezu, ale słuchajcie, to teraz wypijcie se, ale ten, powiedzcie by mi, bo mniej więcej kiedy to wesele byście chcieli. A no słuchajcie, no to by tak pasowało po wykopkach, bo teraz już my są po żniwach, Staś już podłorówki porobił, a pyruszki mamy liche, to róg cuk wykopiemy. No ale słuchajcie, róg cuk, pyruszki wykopiecie, ale co ludzie powiedzą, że jeszcze ją spaprą? Dopiero co żniwa i zaraz na wykopki wesele? Co matko, co byście wymyślili, się martwicie dziąchom, że chłopak ją spaprął, a łokiem to nie go dają. A od przybytku głowa nie boli, choćby i tak było. No, o, już teraz jeszcze ta za daleko polecieli. No nie, no dajcie tak i no mówcie, do, to jakbyście na tym, no tyle, chłopie mnie słów brakło, no tyle ani wieprzek nie pasuje, ani pieniądze tak nogle, a co ksiądz powie? To przecież oni by musieli iść na teraz na zapowiedzi, tak? Ale jakie, duże wesele, małe są. No duże. No jakie to weselisko planujecie? No jakie planujecie? Jeszcze my żadnego nie zrobili, ale my byli na wsi dom przy domu na weselu, także trzeba odprosić. A i rodzinę mamy wielką, bo jak u mojego Antoniego jest dużo tak i u mnie jest dużo rodzina i no to będzie kupę gości. A u Kazimierza mojego to też jest rodzina dużo, ja tam nie mam dużo rodziny, to by tam mogło być tak w miarę, ale on ma tyle kuzynostwa, co będzie naprawdę dużo ludzi. A no słuchajcie, to przecież jak robić wesele duże, to ja uważam, ze dwa wieprzki trzeba będzie zabić i do tego ciele. Nie, już nie mówię o kackach, o kurach, to jest ten. No to ale trzeba się... my mamy takie doradne prawie dwa wieprzki, to wam już domy te świnie nam. No to wy nie bycie tak rozrzutno, tylko wy z tymi wieprzkami se zapłacicie rejenta. A my są ludzie honorowi.
my sobie zrobimy to, co do nas należy, a wy to sobie musicie wódkę załatwić, kupić, a orkiestrę musi mieć, a księdza zapłacić i to, co do was należy. Z naszej strony się nie zawstydzicie za nic, nie bójcie się. A u nas ja już wywąchałam, że coś się tam kręci. No i teraz sobie tym stoi i co? Wchodzę do komórki za szafą, coś tam jest takie poprzykrywane kocami, co tam może być. Ale ja ciekawo mówię, podejrzę, co tam jest. O kurde, moja kana co mi zginęła. No to ja się już domyślałam, że tam się gorzołeczka kisi na wesele, bo chłopaki już myśleli dobrze o tym weselu. A ja nic nie wiedziałam, tak, bo oni mi się nic nie przyznają. No widzicie, to wyjście sobie zaforowano, bo już macie wieprzki, macie już gorzołeczkę na wesele. A mamy, to 20-litrowa kana, to nam może starcy. No nie wiem, czy to wam starcy, jak duże wesele. Ale to spirytus, to jest mocna wódka. No wypijcie se na zdrowie, wypijcie. Mocna. Chłopi pojechali w pole, a mnie tak język tumpał, jaką oni tamtą gozołeczkę nakręcili, bo mówię tak, aby się wstydu najemy, jak będzie byle co. Naliczę mi też jednego, takiego małego. Ale ja to mówię, muszę ją spróbować. Jak tym setys popróbowałam. Dobra, będzie. Pół szkloneczki sobie nalałam. Kurde, jak mi się też zachciało śpiewać. No patrzcie się. I mówię tak, matko, kobieta, ty się ocąsi. Chłopy zaraz fala przyjadą, mam obiadu, nie mam. A ja sobie śpiewu. Matko, jak się wystraszyłam, dobrze, że kura była rano oskubano, kluchów nagnietłam róg cuk i zdążyłam z obiadem. To wy się tak lubicie luchnąć, no to na zdrowie. Na zdrowie, teściowo, na zdrowie. Uj, jako zaraza mocno. Dobra, mówiłam, że dobrutko, mówiłam. No wypijcie se, na zdrowie. No. Zobaczę, Kazimierz, co ty wyprawisz dalej. Jakoś to będzie. O kurde, rzeczywiście. Tak. No i no picie. Oje. Żebyście ino na wesele taką dobrą zrobili, to będzie wszystko dobrze. No ale ta usypa będzie podobno, jak ta. Mówicie? No pewno, a kto by co u nich stykane nie wzięli już? Ty gozoły? Tak? Na pewno. O, to jak stykane, to dobro. Nie? Mocnawo i tak w smaku dobrze przyprawiono. Dobrze. No. Jako dobrutko, ojeje. No to dobrze. To już mniej więcej wiemy, tylko teraz młodzi by musieli iść na zapowiedzi dać. A tak? Tak, bo to będzie co, to musi... matko, ja już widzę, jak tyż proboszcz będzie mymrą, bo powie to tak nogle, tak szybko na ostatnią chwilę, co by to? No ale co? Stasiu! Ty na się nie oglądaj, no w najbliższą niedzielę, żebyś tam szli już na zapowiedzi. Dobra, idź tam jak najprędzej, bo żeby nie było kłopotów, bo wiesz jaki ten ksiądz jest. No to dobra, to już mniej więcej wszystko wiemy, nie? A, no to wszystko mniej więcej wiemy. To co, Kazimierz, będziemy się po leku zbierać? No to jeszcze po jednym strzelimy. A, ty po jednym. Ja wiem jak ty po jednym robisz. A my kiedyś byli u ciotki Frani na imieninach, to było po jednym, a się ściemniało. A nasza kasztanka to się tak boi, jak zobaczyła, że się zrobiło ciemno. Matko święta też gnała do domu, a ten i Kazimierz jeszcze i bacikiem po łagunie smyrnął, to tak. Matko święta, brudny wjechali. Dobrze, że było robisko. Takie miałkie, bo by mi nogi połamali, pukoszka się cała połamała. Diabli z pukoszką, ale dobrze, że my nogą i ręce nie połamali. A no widzicie. I to ja już się tak boję, a Kazimierzowi zawsze łoszczygu. Uważaj na kasztankę, a on jeszcze po łagunie i smyrnie. A no widzicie. Weźcie to se z powrotem, bo mój mu obszyn tu kupę, a aby jeszcze nawywijął co. Nie, dosyć. To se następnym razem wypije. No Kazimierz, to on się pociągał bez końca. Ja muszę go pilnować. No dobra, to z Bogiem. No z Panem Bogiem. Mamo, tato.
bo wie ta co, ta kulawioczka, to ona jest tak opyskato. Ja nie chcę za tego Jonka. Patrz, Czasiej, no kulawiocka pyskato. Teraz, że się obudziła, a tak to, że się przybierała do niego. Ty masz główno do godania. Jak ojce powiedzą, tak będzie. Łoń jedynok, będziesz sama panią przed się, a ciebie się i teraz nie podoba. Janek, no, patrz ta się inoją. A co, może tamten Wiktor z podboru, tak? Boś na niego ślipie przewaliła. Będziesz mi spokój, możesz mi ślugać. Do pokoju, wydocha. Tak. Już, patrz jako zoraźnica. Janek się nie podoba, uciekajmy. Dziękujemy bardzo. Szanowni Państwo, zaprośnianki z Lęty w powiecie ostrzeszowskim przypomniały dawny zwyczaj z Mówin i wszystko, co się z tym wiąże. Tutaj podziękowania pani Ania Wręcza, a na scenę zapraszamy zespół śpiewaczy Biatkowianki. Jak tylko tutaj się z tym całym teatralnym, z tą sceną i scenografią zaprosianki zejdą.